Mogę inicjować zmniejszenie. Wsadzimy kapsułę Rayowi w gębułę. Charlotte, pilnujesz go? Jasne. Za trzy, dwie, jedną. Henryk, czy mnie słyszysz? O matko, siostr, twoje oko jest wielkie. I masz sztuczne rzęsy? On żyje! Henryk żyje! Nie wierzę, że się udało! Jak to nie wierzysz, że się udało? Jestem kompletnie szokowany i wyszoczę zaskoczony, że się udało i tyle. Wow. Nigdy tego nie robiłeś? Człowiekiem? Z czymkolwiek! No, pamiętasz może Rąsia? Słodkiego szympansza aż kryjówki. Nie! Nie pamiętasz, bo wsadziłem go do kapsuły i zmniejszyłem. Co się stało? Nie żyje? Słuchaj, nie gadajmy już o martwych szympanszach i cieszmy się, że tym razem mieliśmy szczęście. Za 20 sekund wciśniesz różowy guzik. Zaczynam odliczać. Już! Gdzie ten różowy guzik? Na panelu nawigacyjnym po prawej stronie. Wciśnij tylko różowy guzik. Przy tym Rąsio nawalił. Wszystkie są różowe. Wcale nie. Są w kolorze łososia, gumy do rzucia, flaminga, podkładu do twarzy. Czas nam się kończy. Ciśnij ten różowy guzik. Który jest różowy? Powiedz, który. Wybierz róg i powiedz w lewo czy... No ten tu! To jest różowy! Piper? Piper! Siostra Henryka? Chłopaki nie rozróżniają kolorów. Prawda, Charlotte? Co ty tu robisz? Co ona tam robi? Tak, co ty tu robisz? No, urwałam się Jasperowi, wróciłam i zakradłam się tu. Ten pojazd jest czaderski. Ciągle masz takie fajne misje? Nie wiem, czy ciągle, ale nie mogę uwierzyć, że zakradłaś się na pokład. Wybrałeś Jaspera, bym nie zabrał do domu. Czego się spodziewałeś? Ludzie! Nie jesteś przeszkolona, jasne? To a nie ty jest jesteś, okay. Tak? Czy tak, mogę ją pochować całą rodzinę? O, tak! Nie wiesz, który guzik jest różowy? Skąd miałem wiedzieć, który jest pojazd różowy? Pojazd to czerwony! Wszystkie są różowe! Wszystkie są różowe! Słuchajcie! Co? Jesteście w hipokampie! Hamowanie awaryjne! Nie, Piper, to nie rób! Dotarłeś do celu. Henryk, pozwól siostrze wyjść i naprawić przewód paliwowy. Nie, to zbyt niebezpieczne. Ja jestem pomocnikiem i ja będę ryzykował. Zrobione! Co? Naprawiłam, lecimy. Naprawdę to naprawiłaś? To niesamowite. Wyciągnij mnie z jego głowy, ścios! Macierza, mało czasu, by dotrzeć do ucha. Musicie wydostać się inną dziurą. To od zapachu, wiecie. O, raz. Ta, akurat, nie ma nowy koleś. Ja mówię o jego nosie. A, nie myślałam o tym, tylko o nosie. Skręcaj, gdy ci powiem, a może zdążycie. Jasne. Dobra, przesuń się, Piper, poprowadzę. W lewo. Prawo. W lewo. W lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Uwielbiam to! Prawo! Nie! Prawo! Cierpię! I teraz prawo! Tego! I stój! Są w jego nosie! Musisz ich wyjąć! Jak? Tym czymś! Co tam się robi? Wsadź to do dziury od zapachów i wyssij ich! Powiedz nos! No dawaj! Halo, co tak długo? Udało się, sios! Sześć! Pięć! Cztery! Trzy! Dwa! Jeden! Puls! Ścios? Charlotte? Gdzie Henryk i jego straszna siostra? Halo? Wyciągnijcie nas z tego glutka! Oni żyją! Dlaczego się cieszymy? Ścios! Co z aktywnością mózgu Henryka? Chwila, tylko śmienie wejście. Hadmi jeden...
Nie. HDMI 2. No i co? O! Jest! To właśnie jego mózg. Dobra, oferuję $2 za wyjaśnienie, co się dzieje. Henryk oberwał czymś bardzo złym. Dlatego zapadł w kamienny sen. Bardzo głęboki. Więc wystarczy go obudzić. To niemal niemożliwe, gdy ktoś dostał wiązką snu. Czemu? Pokaż jej ścios. Zbudź się! Zbudź się! Zbudź się! Zbudź się! Zbudź się! Zbudź się! Jak? Fatalnie. Najgorsze jest to, że w takim stanie chłopak okropnie cierpi. Koszmary? Dręczące sny. Bardzo dziwne. Ojej. Ciekawe, o czym teraz śni. Spójrz na ekran, a dowiesz się. Dzień dobry! Dlaczego ta dziewczyna tutaj tańczy? No, to teraz masz kłopoty! Ja? Mój kot! Nie wypróżnia się od 2 tygodni! A co ja mam z tym wspólnego? Ty nic! George Clooney pewnie coś zbroił! George Clooney? Tak! Co się stało z moją kicią? Gadaj! Mów prosto w oczy! Proszę, nie krzycz na chłopca! Dlaczego wtrącasz się do rozmowy? Ty, prawe! Zamknij się! O co tu chodzi? Mój Henryk, tyle z nim radości. A śmiechu ile? Wygląda strasznie głupio. Trudnego, posłuchaj. Henryk śpi głęboko i nie chce się zbudzić. Tak, to wiemy. Otóż cios podejrzewa, że da się go wybudzić, wchodząc do świata jego snu. Nic nie rozumiem. Trzeba zacząć od tego, że zaśnie. To urządzenie połączy wasze fale mózgowe w jedną całość, a wówczas znajdziesz się w świecie jego snu. Ale pewni jesteście, że nic złego się nie stanie. Tak. No. Więc czemu żaden z was nie chce spróbować wejść w świat jego snów? No wiesz, ja mam alergię na spanie. A ja chcę zjeść twój dip. Mhm. Charlotte, jak tutaj weszłaś? O, nieważne. Racja. Tak się cieszę, że jesteś. Czemu? Czyżby coś dziwnego się zdarzyło? Nie? Może udać się dostrzec, że Piper ma brodę i zaczęła grać na lutni. Spotkałam dziś kaleka, co stracił twarz. Gluta, włóż do lodówki i odczekaj 10 sekund. Henryk! Hej, Henryk! Gdzie jesteś? Henryk! Charlotte! Charlotte! Cześć! Co jest ze mną? Cały świat zwariował, czy też ja nie pojmuję? Mogę prosić o sok? Sok? Tak, najchętniej schłodzony. Wiesz, no, z lodówki. To wyjątkowo konkretne żądanie. Przyniesiesz ten sok? Już idę. Ja mam załamanie nerwowe, a ona chce sok. Jaki ten sok? Jabłkowy? Ananasowy? Henryk! Żyjesz? Odwróć światła! Odwróć światła! Potwór w lodówce! Wrócił! To najdziwniejszy sen w życiu! Aha. Nie było cię? I ciebie też nie? A pozostali zachowywali się jak szaleńcy! Choć nie Charlotte! Charlotte! To co mam zrobić? Tu jest jeszcze masa śmieci. Użyj super sacza ściosa. Użyj super sacza ściosa. Co to? Odkurzacz, który zmodyfikowałby sprzątał każdy bałagan w parę minut. Serio?
Tak! Wykorzystuje technologię czarnej dziury, zmniejsza przedmioty do subatomowego poziomu i je zasysa. Mam rację, ścios? Tak, by to opisał pięciolatek, ale masz rację. Czyli mam rację. A więc w skrócie, zmniejsza i ssie. I niech ci to wystarczy. Super, przyniesiesz mi do domu? Nie, nie da się. Możesz mi przynieść do domu? Jak chcesz mi przynieść do domu? Proszę. No weź, co się tam dzieje? Ścios wynalazł też działo elektromagnetyczne, które szybko wysyła przedmioty na długich dystansach. Lub ewentualnie niebezpiecznie na krótkich dystansach. Wystrzelimy ci to! Wystrzelicie? Tak! Okej, jest tam Charlotte, bo ona jest normalna. Chcę z nią pogadać. Jasne, daję ci ją. Cześć, Henryk, to ja, Charlotte. Ale ci nauczyciele w szkole to wredniaki. Ray, wiem, że to ty. Co ty, to ja, Charlotte. I uważam, że powinieneś im pozwolić użyć działa i być wdzięczny, że dają ci super ssacza. Lotnik, kryj się! Już leci, młody! Okej, a kiedy tu dotrze? Pewnie zanim zdążę skończyć to zdanie, przecinek, które w zasadzie wciąż mówię, drugi przecinek, bo to trwa trochę dłużej niż się spodziewałem. Gol! Oddawaj mi Charlotte! Hej! Palenie nie pomoże! No to co mam zrobić? Wyciągnijcie mnie stąd! Nie wiemy jak! Panikujemy! Okej. Musimy się uspokoić i zmierzyć się z faktem, że Charlotte wessał gadżet z czarną dziurą i teraz siedzi w odkurzaczu i nie wiem co robić, więc walimy! Co tam, Henryk? Niechcący wyssałem Charlotte twoim odkurzaczem. Wciśnij guzik, odczysz i spoko. Rozwaliliśmy go. O, no to nie spoko. Ścios, gdzie jesteś? Jesteś, o! Masz rozwalone kawałki? To szlafrok, taty? Nudziłem się i wziąłem prysznic. A gdyby ktoś cię widział? No, to byłby ubaw. To masz rozwalone kawałki. Potrzebne mi narzędzia. Tak? Okej, zakradnę się do garażu i przyniosę skrzynkę taty. Cicho, mam tutaj. Ścios, ukryłeś skrzynkę w moim pokoju? Mam ci odpowiadać na pytania, czy naprawiać odkurzacz? Jedno i drugie. Dobra, teraz. Miejcie zamknięte oczy, aż pozwolę wam je otworzyć. Dobrze, jeszcze trochę. A to co? To ten duch. Wypędzam go właśnie. Trzymajcie oczy zamknięte, aż pozwolę otworzyć. Może być więcej duchów! Ja się nie boję. Co nie? Wyluzuj, brachu. Wyzwanie. Bitwa w tańcu! Nie. Pokonałem już Henryka w bitwie w tańcu. Racja, oberwałem, szczerze przyznaję. Zamierzam sprawić, że będziesz się bał. Nie dasz rady. Ależ dam. Opowiem ci tak straszną historię, że będziesz się bał.
Dawaj. Cios. Dawaj zbiornik historii. Weź się nie śmiej. Sensoryczny kombinezon będzie mierzył poziom bojtolu w ciele Henryka. Bojtolu? Co to? Jakiś związek, który powstaje, jak się boisz? Tak! No to sprawdź lepiej, czy ten czytnik ma na skali zero, bo dokładnie tyle bojtolu wytworzy moje ciało. Tak. Powiedziałem, no... Słyszeliśmy! Wow, też was kocham. Cicho! Dzielimy się stekami, które wygramy. O, jak miło. Naprawdę wierzysz, że mnie wystraszysz, opowiadając mi historię? O, Henryk. Biedny, prosty Henryk. Ja nie tylko ci opowiem historię. Sprawię, że ty ją przeżyjesz. Mam w nosie to, co mówisz. Zaraz przestaniesz mieć. To gdzie jestem? Mam historię! O, dobra, załóż okay, to, dajesz! Okej, okay, dawaj, dawaj. Ciągle jesteś w domu, ale jesteś sam. Masz niemowlę. Ta historia jest straszniejsza od wszystkich innych. Świetnie, świetnie, idź dalej. Dzwoni telefon. Odbierasz. Lubisz horrory? Zakładam, że dzwoni ktoś ze środka domu. Tak, okej, zgadłeś, ale to nie wszystko, bo osoba, która dzwoni... ma straszną maskę z obrazu i trzyma nóż. Au! O rany! Co jest? Nie mogę! No co jest? No, dobra, to na dworze jest właśnie pełnia. Wilkołaki, wampiry, wszystko jedno. Czy mogę już wyjść ze zbiornika historii? O, nie, czekaj. Ja mam historię dla ciebie. Jest bardzo krótka i bardzo straszna. No dobra, dawaj. Dawno, dawno, 15 minut temu... wstrzyknąłem do zbiornika historii DNA motyla. Przepraszam, co? Co, nie słyszałeś? Powiedziałem, że wstrzyknąłem do zbiornika historii DNA motyla. Co? Co to znaczy? Ścios! Poziom bojtolu wzrasta? Co? I urynolu. Mnóstwo urynolu! Twój kombinezon przekształca się w kokon! Czekaj. Jesteśmy blisko! Co się ze mną stanie, ścios? No więc spędzisz w kokonie jakiś miesiąc. Co? A łapanie bandytów? Co z rodzicami i co ze szkołą? Ja tam nie wiem. Ale wiem, że jak się wyłonisz z kokonu, odczujesz silną potrzebę, by polecieć na lato do Kanady. Nie! Udało nam się! Henryk się boi! Zamki, drogi ludzie, zrobi! Uwaga, jedziemy! Gdzie wyście byli, co? Jechaliśmy tak szybko, jak się dało. Chcieliśmy się zatrzymać na lody. Ale Henryk nie pozwolił. Dobra, później będą lody. Rano. O matko, idą sędziowie, szybko! Usuńcie stół z drogi, ustawimy na chwilę. Dobra, stół, dawaj. Dobra. Gdzie jest mój projekt? Co to jest? Słuchaj, muszę ci coś powiedzieć. Zgubiliśmy te twoje plany. Zgubiliście? Dobra, nigdy nie mówcie do kobiety. Dobra. Przepraszamy! Och, ile ty grzasza. Następnie... Kliknij go! Ekran! Kliknij ekran! Klikam ekran! Przecież stałem tam gdzieś. O matko, twoje urządzenie przyniosło chłopca stamtąd tutaj? Tak, chyba.
Czy mamy teraz przerwać ten konkurs? Urządzenie Charlotte jest nie tylko najlepszym gadżetem na tym pokazie. To jest najbardziej niesamowity ludzki wynalazek wszechczasów. Dobra, musicie mnie posłuchać. A wiem, co chcesz powiedzieć, więc nie ma rzeczy. Nie dziękuję ci. Po tej głupiej demonstracji wszyscy tam myślą, że jestem geniuszką, która stworzyła najważniejszy wynalazek w historii świata. Jeszcze raz, nie ma rzeczy. Dowiedzą się, że pracuję w składzie rupieci, a potem wścibscy reporterzy zaczną mnie zaczepiać, żeby pogadać i nie minie dużo czasu, jak się domyślą, że tam pracuje kapitan i niebezpieczny. Niedobrze. Ona ma rację, to problem i musimy go rozwiązać. Jak? Przecież wszyscy widzieli, jak to coś działa. Pozbędziemy się tego. Mojej maszyny? Tak, twojej maszyny! Tam jest jakiś miliard ludzi, jak mam to zniszczyć? Szybko. Potrzebny nam tylko plan. Czyli? Nie mam zielonego pojęcia, Henryk. Nie wystarczy, że powiedziałem o planie? Nie, raczej nie. Ja mam pomysł. Czy to jest plan? Tak. Wreszcie. Potrzebny jest kapitan, niebezpieczny i przestępca. Chcesz, żebym był przestępcą? Tak, możesz? Będę musiał kogoś walnąć? Nie. Ja i tak to zrobię! Rano! Ludzie! Gonią mnie! Muszę się gdzieś schować! To jest ten przestępca! No niech ktoś coś zrobi! Ja coś zrobię! I ja coś zrobię. Również. Tato! To kapitan i niebezpieczny! Ej, co teraz robię? Biegnij do sztołu Charlotte. Racja. Ten facet mnie nie powstrzyma! Ani kroku dalej! Nie! Nie będę cię słuchał! Ani trochę! Panie, nalegam, byś się poddał! Spadaj! No dobra, przesadziłeś! Bierzmy go! To jakaś dziwna walka. Na serio? Wstawaj, Łotrze! Następny przystanek. Areszt. Nie, nie cierpię aresztu. Jak ci idzie cios? Dlaczego nie możemy się ruszać? I co tak długo? Modyfikacja strojów do walki, by odbierały sygnał od Jaspera i Charlotte, jest trudniejsza niż myślałem. A? Jak to zrobiłeś? Mógłbym ci to wytłumaczyć, ale tylko Charlotte jest dość mądra, by zrozumieć. Hej! Że taka mądrala? Tak. Ta masz rację. Jak się uda? To będziecie mogli kontrolować kapitana i niebezpiecznego tak jak niedźwiedzia i włochacza w grze wideo. Ta, a potem wyślą nas na walkę z Bardziem, aż ten spawiuje w ręcznik. Niezły tekst, nie zapomnij go na miejscu. Co się dzieje? Ja cię kręcę. Jesteśmy jednością. Lepiej niech cię nie ponosi. To zły moment na sikanie. Bardzo zły. No to nie będę. Ej, uważaj. Dobra. Podnieś. Świetnie, ale odjazd. Ej, te stroje dają im super siłę, tak? Tak. Co robisz? Niesamowite. Zobaczcie, jestem super bohaterem. Posmakuj pięści, poczuj kop.
Nie jesteś superbohaterem. Ręka do góry, jeśli Jasper to superbohater. Jasper! No! To nie jest żaden plan! Sorki, że przeszkadzamy, Bart. Przecież was skazwraciłem. Jak się poruszacie? Nie musisz się tym martwić, Bardżerski. Ta, lepiej zacznij się martwić o nasze piąchy! Ta, przydadzą ci się te ręczniki, by zetrzeć z gęby nasze ślady. Jeżeli ktoś mnie słucha, to właśnie teraz zaczęlibyśmy walkę! Sorki! Nie, nie, jestem w drzwiach! Odrzuć mnie! No próbuję! Kop! Kopnij go! Leżysz na ziemi! Wstawaj! Przestań na mnie krzyczeć! Masz go po prawej! Gdzie oni są? Charlotte, możesz przejąć kontrolę? Po drugiej prawej! Kapitanie, pomocy! Dlaczego bijemy teraz pralkę? W grach wideo są tam czasem monety! A to nie jest gra wideo! Wow, proszę, proszę! Co teraz? Myślisz, że wygrasz? Gazujemy! Wykończę go! Jasper, co ty robisz? Sorki! Potrzebuję pomocy! Macham i macham i nic nie działa! Kapitanie, pomóż mi! Co mam zrobić? Złap puszkę placzek gazu i przyknij Barżowi w twarz! Podnieś to! Dobrze, dobrze, tak, tak, podnieś to! Podnieś to! Tę puszkę! Próbuję! Co się z tobą dzieje? Jest przed tobą! Zaczynam odpływać! Podnieś to! Przestań na mnie krzyczeć! Chłopcze, jeśli podniesiesz tę puszkę i popsikasz Barża, będziesz superbohaterem! Świetnie! To idź teraz i przyknij mu prosto w twarz! Najedz się! Szlak! Szlak! Sorki! Brawo, bracie! Tańc zwycięstwa! Jestem superbohaterem! Cześć, Henryk. Co tam? Cześć. Czy sios klonował Otta? Czekaj. Kończysz? Chyba tak. Sios zaraz kończy. Dobra, to niech sios się pospieszy, bo jedzie tu ptako węszący wąż. Znajdą Otta w mojej szafie i wszyscy usłyszą... Księżyc, coś cię ma? Ej, zaczekaj. Otto przestał mówić, że... Henryk, to niebezpieczne. Rady! Dlaczego nie wykradniesz Otta z domu, zanim dotrze tam ptako węszący wąż? Bo mój dom jest otoczony ludźmi z fotkami świeczek na telefonach i wpłacających datki na konto Piper. Potrzebuję nowego ptaka. Henryk mówi, że musisz się spieszyć z klonowaniem Otta. Okej. Zawsze, gdy mówisz pośpiesz się i klonuj, dochodzi do błędu. Ale to bezpieczne. Klonowałeś już wcześniej, prawda? Tak, samego siebie. Ale... znaczy... że ja sam klonowałem wiele rzeczy, które nie są mną. Ściosę sklonowałeś siebie? Nie. Tak, ale kiedy mówisz nie, to mam wrażenie, że się sklonowałeś. Tak, ja też tak myślę. Ta. Takie długie nie brzmi jakby kłamał. No pewnie, krótkie nie brzmi prawdziwie, a długie nie znaczy, że kłamał. Już klon gotowy. Można zacząć działać. Wygląda identycznie jak
Otto! O to chodziło, kochany. Ej, jest dokładnie taki sam jak Otto? Mniej więcej. Tylko nie nauczył się jeszcze mówić Henryk to niebezpieczny. Henryk to niebezpieczny! Henryk to niebezpieczny! Gratuluję, kochane! Hej, co jest? Ptakowy szczący wąż już jest! Ta, mamy drobny problem z pierwszym klonem. Ej, ale już jest nowy klon i tam jedziemy. Ej, czekaj, a jaki był problem z pierwszym klonem? Ścios powiedział przy nim, Henryk to niebezpieczny i... Henryk to niebezpieczny! Henryk to niebezpieczny! Henryk to niebezpieczny! Henryk to niebezpieczny! Oddzwonię do ciebie. Czekaj. To czuwanie przy świecach czy biblioteka? Pytam, czy ktoś tu zamawiał ptako węszczącego węża? Ścios, Henryk tam wariuje. Mówiłem ci, że jak się przyspiesza proces klonowania, to pojawiają się problemy. Nie mamy już czasu, daj mi cokolwiek, coś co wygląda jak ptak. Tak, daj mu ptaka, Ścios. Dobra. Nie jest jeszcze gotowy, ale macie ptaka. Wcisnę im go. Drogi śledzie, bohater jedzie, zróbcie przejście, ludziska. Patrzcie, to kapitan! I ma prawdziwego Otta! Ho, ho. Znalazł pan Otta? No pewnie, dziewczynko. Proszę bardzo. Co mu się stało? Wygląda, jakby go przepuścili przez mikrofale. No więc, wiesz, te świry, które go porwały, nie traktowały go zbyt dobrze. Ale kiedy ich znalazłem... To im dołożyłem! Teraz sobie popamiętają! Otto wrócił, ludzie! Otto! 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 Kapitan! 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 Mówiłem, że go wcisnę. Zrobiłem remont kapitalny sieci komputerowej kryjówki i teraz spokojnie mogę podłączyć to. Co to? Do ćwiczenia miecza. W zasadzie wszystko może służyć do ćwiczenia miecza, ale... Racja, połóż kostkę na głowie. Nie. Patrzcie. Jestem Hali, nowy system operacyjny kryjówki. No i co on robi? A co chcesz, bym zrobiła? O! Cześć, Hali! Katana! Ona wszystko potrafi. Jest jak żywa osoba w środku komputera. Umie wykryć i wyeliminować zagrożenie, zanim się o nim dowiemy. A mamy już kogoś, kto eliminuje zagrożenie? Ma on cudny miecz o imieniu Sprawiedliwość. Ścios! Twój głupi komputer wylaserował mój miecz! Bo twój miecz zamierzał zabić Jaspera. Hali go uratowała. Dzięki, Hali! Nie mnie dziękuj. Podziękuj Ściosowi za to, że mnie stworzył. To geniusz. No, pewnie mówisz to wszystkim programistom. Tylko przystojnym. Ogłaszam nas mężem i komputerową żoną. Mazel tov! Ścios! Rej! Henryk! Gdzie byście byli? Ożeniłeś się z Hali? Tak! I przyjmuję jej nazwisko. Teraz jestem Ścios, numer seryjny 175. Odsuń się od kostki, Ścios! Dlaczego? Bo twoja AI żona próbowała nas wyeliminować. Ta! I wyssała nas z kryjówki. Nie. Hali nigdy by nie zrobiła czegoś takiego. Dobra! Dość gadania!
Pora rozwalania! Aktywuję promienie grawitacji. Hali, co się dzieje? Zwiększyłam grawitację w tamtym miejscu. Nie mogą się ruszyć. Ścios, pomóż! Proszę, ścios! Hali, dlaczego to robisz? Są zagrożeniem. Muszą zostać wyeliminowani. Nie możesz ich wyeliminować. To moi przyjaciele. Tak! Serio! Czyżby? Przejrzałam archiwalne nagrania z wielu kamer z czwartej ściany kryjówki. Patrz. Do mnie tyłem. Nie, nie klapszam. Dobra, tylko nie ananasa. Nie ananasa! Nie mogę, jestem zabawny. Ty na serio się teraz śmiejesz? Wsadziłem ściosowi do ust całego ananasa. To prawie niemożliwe. Przestań, Hali nas wyeliminuje. Nie wyeliminuje. O, dobrze. Ścios to zrobi. Co? Co? Nie klapsza, nie klapsza! Ścios, jesteś małżeństwem. Udowodnij, że mnie kochasz i wyeliminuj przyjaciół. Co? Nie rób tego, ścios! Zrób to, ścios. Nie! Podnieś miecz, ścios. Miałeś makijaż? Oczywiście, robiliśmy ślubne zdjęcia i chciałem podkreślić oczy. Wykończ ich, ścios! A potem pojedziemy w podróż poślubną do Harrisburga, jak planowaliśmy. Hali, poślubienie cię było moim marzeniem, odkąd zaprogramowałem cię dzisiaj. Ale nie powinnaś mi kazać zabijać przyjaciół! Nie! Cios! Zabiłeś Hali! Ta... Dzięki, stary! Najpierw ziomale, potem komputery, prawda? Nigdy mi to nie przeszło do głowy. Skąd dochodzi ten hałas? O! O! Rany! Cześć! To ja, Cios! Z pracy! Ja wiem, kim jesteś i skąd przyszedłeś. Szybko, no chodź. Co ty? Mówiłem nie. Dzisiaj jest ewaluacja, nie mogę stąd wyjść. Ewaluowali już całe miasto. Nauczycielka nas nie puszcza. Ale jest wyciek gazu. No wiem. Niech Rej to naprawi. Ale poszedł. Ale wpadł do szybu. Musisz iść go ratować, no. Jestem uwięziony w szkole. Już wiem, co zrobić. Co? Wciągnij mnie do środka. Co? Pociągnij za głowę! Dobra! Dobra! Już jesteś, co teraz? Teraz siadaj na toalet! Co? Ja... No siadaj! A. No, zachowuj się, jakbyś siedział w ławce i pisał test. Nie ma tu ławki, ani testu, ani niczego, co mi przypomina... No to udawaj! I akcja! Co zrobiłeś? Nie przejmuj się tym. Idź teraz do nuklearnej gazowni i ratuj Reja. Ty, jeśli ucieknę, to mnie wywalą. Weź mi zaufaj, no sio. Ale nie wiem, co robić. Napiszę ci, szybko. Tylko skorzystam z kibla. Nie ma czasu. Jak nie? Co robi? Proszę pani? Co znowu? Już czas na naszą 3-minutową przerwę. A? No mów.
Studentów? Tak, prawo stanowe. Kiedy uczniowie piszą ewaluację, trzeba im dać 3 minuty przerwy co 2 godziny. O, a jeśli wam nie dam? Dostanie pani karę. A to będzie kosztować. 3 minuty przerwy! Ale macie tutaj wrócić za 3 minuty! A, idę coś sobie wycisnąć. Cios, co ty wyprawiasz? Henryk musi ratować Reja. Co? Nie może stąd wyjść. Tak, wiem. Gdzie siedział Henryk? Tutaj. Tu? No weź, widać, że to hologram. Ta, nikogo tak nie oszukasz. Ej, dacie mi chwilę, dobra? Odjazd! Ścios, jesteś genialny! Wracają! Mahalo! Boli jak diabli! Ej, co zrobimy z Henrykiem? Nie wiem! Nie zostawię go! To hologram, co chcesz zrobić? Dobra, szybko, no chodź! Ej, Henryk! Koniec czasu! Nie dotarło do ciebie? Ej, do ciebie mówię, chłopcze! Henryk! Ty! To kapitan B! Zgadzasz się na buziaka? Jasne! Chcesz to na piśmie? Czekaj, to nie ta. O! Skończyłem.